Siema, siema, z tej strony Addis Big Bad Dice. Gramy w Against the Storm w wersji Early Access. Do pełnej wersji wrócimy pewnie po premierze. Teraz ją przetestujemy we wczesnodostępowym trybie. Zobaczmy, co tutaj mamy w ustawieniach. No fajnie, że rozdzielczość mi ustawiło, że widzieliście. Dalej wysoka, jakaś grafiki polski. Wymiarowy może być. Wersja wczesnodostępowa, jak mówiłem, jest roadmapa. Bardzo miłe, że informacja o kolejnej aktualizacji. Piąty grywalny gatunek, to wydarzenia na planach. Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi. Chyba zaczynamy, co? Polska gra. Może być ciekawie. Groj. The world is plagued by the blight storm. A vile cycle of destruction, ravaging everything in its path. The only safe haven is the smoldering city where the mysterious scorched queen reigns. You are one of her viceroys, a pioneer sent into the wilds, tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown. Your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the queen's subjects. Wszystko jasne. O. Posłanie królowej. Wybywanie twojej osady zwiększy niezmierzliwość królowej i sprowadzi na ciebie jej gniew. Wiesz, na polana. O, to jest nasza osada, dobra. Wypełnianie obowiązków wobec korony zwiększy reputację miasta. Odblokuje nowe projekty budynku i zacznie doprowadzić się do zwycięstwa. Im dłużej gram, tym więcej zmienia. Już nowy projekt budynku, kliknij ikonę razem, znajdujący się poniżej. Albo zdrwali. Mrzawka. Nacisnij spacer, aby wznowić. Dobu zdrwaj i eksploruj las. Nie pozwól, by ogień palenisko zgasł. Buduję? A, mi się pokazało. Bobry, ludzie. Jaszczury. R odwracamy, tak? Jajka do pożywienia. O, tu coś jest. Cel. Obóz drwali. Drewno. Nagroda dostania przez siekiery i łaskę królowej. Dobra. Zróbmy dwa obozy drwali. Przedzielić go jeszcze, tak? Bobry to pewnie dobrze sobie radzą właśnie z drewnem. Materiały budowlane, paliwo, eksploatacja. No to już. Dostarcz, pyk, mamy to. Nowy plan. Twoja rano rośnie, możesz teraz wybrać się z nowych planów budynków, które prowadzi królowa. Wybierz chata.
Odkrywanie dziczy. Znaczy drzewa do wycinki. A czyli różne rzeczy, nie tylko drewno robi. Żywice. I włókna. Mogę przyspieszyć też czas. Złożę gliny. A tu ścieżkę budowałem. Go zniszczyć? Tu kogoś przydzielam? Nie, sami się przydzielają. Gniazdo ptaków burzowych. Okej, okay, lecimy dalej. I to już? Już. Mały obóz zbieraczy. Jakaś sałata jeszcze jest. A ja też tylko z zasięgu mogę. Mech brokułowy. No już kapcie to. Informacje, ile bezdomnych jest. Jakby na złość. Nie chcieli tych budynków dwóch ostatnich. Tych drzew dwóch ostatnich. Pogoda się zmieniła przed świt. Wrogość lasu. Mamy gdzie mieszkać wszyscy, zajebiście.
biegli w rolnictwie i lubią walczyć. Czy uważasz, bo królowa się wkurzy? Różne bonusy. Nowe osadnicy. No i już czekają. Następna grupa nie zostanie wysłana, dopóki nie przyjmiesz tej. Już z królową, którą grupę chcesz przyjąć? Mieliśmy tą grupę. Znaczy, że więcej domów muszę zbudować, tak? Ścigamy się, tak? Ze zniecierpliwieniem królowej. Męstwo i porażkę. Pole lnu małe. Rogość lasu się zwiększa. Zbierajcie te warzywa szybciej. Ja mogę im kazać, żeby skupili się na tym, na tych warzywach. Znaczy priorytet dostać wyższy. O, coś się dzieje. Pogoda się zepsuła. Chodzą? O, już mamy to, dobra. Obóz kamieniarzy. Kamień, glina, szpik morski. Glina w obóz kamieniarzy. Ścieżka kosztuje coś? Nie.
stanowiska, ciepłe środowiska. Które to środowisko jest ciepłe? Kamień węgielny. O! Jest w stanie przetrwać burzę pojedynia. Królowa oferuje ci kamień węgielny, który położy pod wadliny pod dobrobyt twojego miasta. Wiesz, mądrze, bo nie będziesz w stanie cofnąć tej decyzji. To chyba wezmę to. Muszę dekorację zrobić, tak? Żeby... awansować budynek. A już mogę dalej przejść. O, i się zresetowało reputacja królowej. Obóz żniwiarzy. Kupna roślinę w obóz żniwiarzy. Dużo drewna mam. Trudny poziom bazowiska. Tutaj tylko może jest to, tutaj sobie będę zbierać. Powolutku drewienka. Z tej strony przekopiemy się tutaj. Może lepiej by było. Też tutaj zrobić. Dwa cele mi zostały. Stacja robocza produkuje deski, tkaniny, cegły. Tylko jedno mogę zrobić?
Nie, mogę dwie. To przyszedł. Weźmiemy ich. Można zamienniki wybierać. Każdy jest we wszystkim biegły. Może nie głupie byłoby zbudowanie większej liczby tych stacji roboczych. Wyślemy ludzi do pracy. Mała porzucona skrzynka. Drzej na polanę. A mogę wybrać sobie. Tego nie będziemy na razie robić. Save się zrobił. Nadciąga mrok. Na grach, to pomyślał. Specjalizacja ogień.
O, można przenieść budynek. To wiele zmienia. Rozkazy gotowe do ukończenia. I ostatnie. Przez las by odkryć niebezpieczną albo zakazane polany. No nie wiem. Zróbmy pozostałe rzeczy. Zmniejsz szansę urosy na tkaninę w starożytnej kapliczce. O! Jeden mogę wybrać? Nie wiem, bobrów. O, już nie przeżywajcie. Teraz będzie dobrze. Czego brak? Drewna brak. Desek. Zrobimy zwykłe chaty. Lepszy pomysł, że to burzyć. Logistyka. Dobra, chyba trzeba tu kopać. Nie ma co marudzić. Przyszło więcej ludzi. Ta włókna. Jajek. Weźmy jajek. No zobaczcie ich potrzeby. O, na przykład nie na domku. A ludzie? Co bobry?
tłuszczone mięso, ciastka, placki. Przetwory, ubiór, rozrywkę, luksus. Obrys o dominującym gatunkiem. Obie mieszkańcy czekają. Trzech ludzi albo dwa bobry i człowiek. Weźmy to. Tak bardzo łatwa gra. Ile mam drewna? 8 desek. O, mamy coś, dobra. Starożytna kapliczka. Uwieszcza konstrukcja z dawno zapomnianej epoki. Ubija trzech losowych osadników. O nie. Aha. To co jakiś czas się dzieje, kurde. Znowu desek brakuje? Nie mam deski. A, tutaj tkaninę, tak? Już robię rozkazy, czekam. O, przyszli. No, jeszcze jedna dostawa. Dobra, streszczajcie się.
Save się zrobił. Prawy jajek. Ładnie nie będą. Dobra, bo znowu zaczną mi zabijać jednostki. Stało się, tak? Przynajmniej klątwa zeszła. Osada ukończona. 70 punktów doświadczenia, odblokowana zawartość, super. O, dalej gramy? Odchodzić związki, zwiększając zniecierpliwienie królowej. Patrz mieszkańców twojej wioski za pomocą złożonego jedzenia, domów i usług zwiększy ich determinację. To rozwinąć. Nie wiedziałem, że to można rozwijać. Prościzna. Ma farma, pole uprawne. To tu ludzie będą pracować. Tak? Ludzie się znają. O, teraz się może rozwijać, okej. Chata. No ty nie miałem chaty przed chwilą? A teraz dopiero, tak?
Królowa chce. A beczki? To weźmiemy to, lepsze farmy. Tu coś jest, rozkazy. Dwa obozy trwali i chaty. Na razie drewno oszczędzamy. Mały obóz łowców. No tutaj nie dojdą. Indziej się nie da. Zobaczymy, czy tutaj albo tutaj będzie mięso. Jakieś zębatki tu są potrzebne, ale mam je, tak? O! Gniazdo i jęzopodów. Ale mięso też będzie z tego, tak? Ja szczurka najlepiej będę sobie radzić. Nie mam za dużo szczurów, trzech. O. Grzybki. Że i tak ludzi nie ma do pracy tutaj. Posiłki.
Priorytet produkcji. Na 20% na to, że mięso pozyskamy, to nie o to chodziło. Muszę tutaj się zbudować jakoś. Czy chyba nie uda? Muszę tutaj zbudować jak najszybciej po prostu i tyle. Bezdomnych jaszczurów. Zetniecie to drewno, czy nie? O, roboty się wzięli wreszcie. Czemu tu gwiazdki są? Tu jeszcze na mógłbym zmieścić bobra.
Znaczy nie mogę, przecież to przenieść, tak? Za darmo. O, jest pierwszy kawałek. Steka. Sztejka. Trzeba bym jeszcze jeden obóz drwali, ale nie mam... Nie mam tylu pracowników po prostu. To bez sensu. Ślizgacz mały, żyzna gleba. Hej, węgielny i mieszkańcy. Po jednym każdego, albo dwa szczury, wolę to. Kanie węgielny. Każde 25 razy one produkowane. Ja chyba wolę lepsze piwowarstwo. Na każde 25 sztuk wyprodukowanej wyprodukowanego jedzenia, tak to przynajmniej rozumiem. Dostanę bonusowo jeden. No to tak sobie szczerze mówiąc brzmi. Sympatyczna gra. Jest gotowy do ukończenia. Co dalej? Wędzarnia. O, jakie duże. Trzeba się zająć poszerzaniem miejsca. Tu jaszczury sobie najlepiej poradzą, no nie? Tu jest ciepło i tu mięso się zajmują. Z kamieniarzy nie ma co robić. Ja mi też się przenieść za bardzo.
Jest wolne miejsce przy pisie na suszone mięso, a to muszę jeszcze zezwolić, tak? Coś robił, dobra. Najpierw tu zróbmy miejsca trochę więcej. Znaleźliśmy nowe zasoby. Mógłbym zrobić jeszcze jeden tartak, mam trzech akurat wolnych. Ale chciałbym też, żeby ktoś budował. Najwyżej taki półpusty tartak zrobić. Na przykład z dwoma miejscami tylko zajętymi. O, czekałem na was. Też nie muszę robić półpustego tartaka. To obosławców, zły budynek zbudowałem, kurde. No, tu jest, a już się zbudowałem, kurde. Okej. Okay. Skończyliśmy ten kłaścik. Następny. Browar. Kolejny duży budynek. Kto się piłem dobrze zajmuje? Ludzie. Ważyć, aż ważyć, a nie walczyć. Przecież się walczyć przeczytałem.
Dobra, na dzisiaj kończymy. Dzięki, że oglądaliście. Życzę wam się podobało. No mi brakuje ludzi do pracy. Do budowy właściwie. Słyszymy się jutro jak coś. Cześć.